Cześć, siemaneczko. Witam was w pierwszym odcinku z Karmy. Cholera, nie wiem, dokąd mam jechać. Wujo, ktoś mi tam gadał, wujo, że mam jechać gdzieś prosto za kościołem w lewo i to będzie jego farma. W sumie jadę tu z całą czasem drugą i nie widzę tu żadnych farm ani. I pola widzę, oczywiście, że pola widzę, ale nie widzę tu żadnych w ogóle kościołów. Nie wiem. Kiedy to... Ta wiocha to jest naprawdę na zadupiu. No dobra, ci śmiałem, jedziemy uniaczem naszym. Jedynym uniaczem, który nam służy. Idziemy, bo spadek jest przepisany. Trzeba odebrać. To jest raz. Już wszystkie, że tak powiem, papiery są podpisane. Trzeba tą farmę jechać, zobaczyć, co tam w ogóle jest. To trzeba sprzedać, czy to... Dosyć, prawie milion w gotówce. Dobra, jest kościół. Tutaj podjadę. Albo pod kościół trzeba mamy podjechać. Bo to w sumie też... Bo to w sumie też jest. Tu zostaniemy. Czyli tego światełka. Jak to jest kościół, to nam kazał się zapytać w kościele dalej, jak mamy jechać dalej. No nic, może akurat księdza nie ma. No dobra, w każdym razie... O, światło nie wyłączyłem. Dobra, wziąłem w razie czego drabinę. Bo mówię, nie wiadomo, nie? Dobra, czyli jedziemy tu sobie w lewo. Dobra, zwiedzimy sobie. Tu już jakieś ciągniki powinny być. Ale tu tak by nic nie widzę. O, jest, tam jakieś... Dąbrówka 4 górna, to jest tu, dobra, rozumiem, dobra, skręcamy. Okej, otworzymy sobie. Tak, okej, tu przepasują, git. Sprzęt, gdzie tu... Porządny jest. Dobra, zaparkujemy sobie umocza. Okej, gaśmy światła. Wyjdźmy sobie. No, sprzęciu wam powiem, że jest ładny. Ja mogę też trochę wietrz w sumie, bo to widzicie na sportowej faldze. To nie jest standardny uniacz, to jest kurczę pajka, zobaczcie jak to. To jest Fiat Mille. Zobaczcie, jest gleba, jest fela zajebana. To nie jest to. Oryginalny miałby tutaj, a ja mam tu. Widzicie, tu przód obniżany. Dobra. Nie się wietrzy, drabina chyba nie będzie nam potrzebna w sumie. Czyli mówił dobrze, że blisko, blisko komina, blisko kościoła. No co ja mam powiedzieć? Dlatego, że blisko kościoła to jest blisko kościoła. Tak jak mówił, tak i jest. Także... Dobra. Okej. A czy ja jakieś w ogóle... Ola ten kupił? No jakieś w ogóle Ola. Zobacz, no tak, to będzie jakiś ładny. Okay. Tutaj też landara ładna. Popatrzmy w ogóle, jak tu się prezentuje. Aha, tu nie jest kupione, trzeba kupić. Dobrze. Kupiliśmy. Tu nic więcej nie kupię. Co my tu mamy? Kombajn, Kajsa. Tutaj też. Dobra.
Jest odpalony. Udało się odpalić skubanego. Chodzi. I trzeba podpalać tę maszynę, bo nie wiadomo ile tu czasu stało. Dobra. Nocy pochodzą, się rozgrzeją. Może trochę hałas. Wychodzą. Muszą się na razie rozgrzać te silniki, bo inaczej to sami wiecie kto. Musi wszystko, bo tutaj nie przyjdzie. Dostałem ten spadek w sumie po dziadku. Pusty plac. Podejrzewam, że wszystko co miał to sprzedał. Wyburzyli. Wyrównali. Może myślał, że tu będę budował dom. Czy coś? No nie wiem, zobaczymy. Ale za dzieciaka ty przejeżdżałem normalnie i jeździłem z dziadkiem w ciągnikach. Także nie wiem, no. Czemu to wszystko tutaj sprzedał? I tu była, pamiętam, o, tutaj była stodoła, tam był kurnik, tu była chata. Kurde, to było tyle fajnych rzeczy. Tu była brama właśnie gazowa, tam był obornik dalej, tam były krowy. Kurde, no dlaczego on to tak sprzedał? No nie wiem. Wyjeżdżało. Nawet są ścieżki, zobaczcie. Są nawet ścieżki tego. Nie wiem czemu to, to nie wiem. Może myślał, że młodzież. Tutaj się piasa, tu była piaskownica moja. Dobra, niech to się tu grzeje. Podamy trochę. Okay. Rozgrzany jest. Trochę tam oleju złapał. Dobra, złapmy też tego. To tylko kombajn, który się trochę rozgrzeje. Fajnki też chyba tu w pizdu wytnę. Lat oczyszczony. Bramę możemy zamknąć.
Myślę, że tu można było zacząć coś budować. To tą wiatę na naszego świata. Ok, więc zabierzmy się do pracy. Karszer. Może. No, szopy. Magazynarna. No to jest duży ten magazyn. Nie pamiętam, jak to się to obracało. Nie my, bo musi być na glebie. Trochę się ostudzi. Mamy tak, dokładnie. Małą szopkę sobie postawimy tu. Dlaczego tutaj? Tyk. Szopkę. Teraz po prostu co dla nas to było. Nie płuczy. Mało tylko właśnie tam nie tam. Dobra. Aha. I też bierze. Przejazdowy. Ja bym chciał żeby on się tutaj nam. Jak to się obraca? Tak w przejeździe? Słabo. Trochę. Pan powiem, on tutaj się nam jakoś. RC, on chyba jakoś tam to... Czy nie wiem. To jest nieduży silos. Połowa... Coś swoje zabiera. Tak, może w sumie...
dobra. Nam się powinno to wszystko ładnie obracać, a się nie chce obracić, obrócić. Dobra, okej. Nie wiesz co, jakoś obróć. Aha, dobra, widzę. Dziękuję bardzo. Widzę, dobra. Teraz. Jest to dobrze, się stoi. Do tego dajmy silos. O, duże. Mam dużo silu zbożowy. No to nie, to można by nawet... ...stawić. To są takie malutki. To ma być zupełnie... Ale sobie to przeszedł. Dużo. A? To jest teraz tak. To jest właśnie ta obora. Okej. Opa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja nie od tylko chyba strony otworzyłem. Czy ten? Tylko świetnie. O, może to jeden. Tylko,
tu jest sama kieszonka. Dobra. Także moi drodzy, w tym odcinku to by było wszystko, na wszystko. Na tyle. Może sobie jakieś myjkę. Ale to myjkę sobie myślę, że ujemniemy. O. I podać ciśnień, to też ona gdzieś się może tak, to tutaj jakby... To jednak pewnie to jakieś karty. O. Stacja będzie nowa na razie, nie. Co by było zwierzę? Kurde, ludki, kurde, proszę mi powiedzieć, czy ty gdzieś... Kurde, no ludki, kurde. Dobra. Czyli będę musiał niestety, ale kupić jakiś problem. Dobra, lew, luz. Dobra. Najmniej jest to kurde, tylko chyba nie może pasować. Kurwa. Dobra, to się zmieni. W każdym razie... pole mamy tylko na nie. Kupmy sobie. Jedna. Czekaj, tylko trzeba zobaczyć, co tu jest. O, jest. Tu. Gdyby nie było za kolorowo, to... No to jeszcze rzepa. O. 276 tysięcy nam zostało. No powiem szczerze, że tak. No nawet nie wiem, co to było tej gospodarki. Na pewno będziemy ją zmieniać. Ale jakby na pan chwilę... No jest. Jest to. No, możemy się... pobawić. I teraz tak. 82 jest do ścięcia. 81 też. W następnym odcinku mamy żniwa. Do zobaczenia. Cześć. Zostawcie subskrypcję i powiedzcie, co byście chcieli, aby na tym nowym moim odcinku po dziadku, spadek po dziadku się znalazło. Znaczy spadek po dziadku, może nie, no bo tutaj jakby dziadek wszystko sprzedał, nam tylko zostawił plac, nie? I sami sobie działamy, więc to trzeba będzie wymyśleć jakąś inną nazwę. Na razie, cześć.